Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Siemandero 3210, start! No człowieku, nie? Jak Jasiu się nie nauczył, to już Janek nie ma szans, żeby wiedzę przyswoić. Jasna sprawa. Nie tak dawno byliśmy na takim wydarzeniu w domu dziecka, pamiętam, gdzie była pani chyba z pięć dyszek, dyrektor, przepraszam, jeśli zmieniam cokolwiek tutaj. Natomiast zafascynowało mnie to, że ona znowu poszła na kolejne studia, znowu nauczyła się czegoś do swojej pracy. Z drugiej strony jest człowiek Bogdan Kryzys Krzak, niedawno był w moim odcinku Arkadio Mexico. Polecam inną serię na tym kanale. Gość w wieku czterech dyszek zmienił totalnie pracę, nauczył się nowego, został terapeutą, ma serce na dłoni dla ludzi, wykorzystuje swoje talenty. I jest to możliwe, żeby w każdym wieku, niezależnie od tego, co się wydarzyło, troszeczkę pozmieniać. Więc gdyby to przysłowie troszeczkę przekształcić, czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Nie, może czego Jaś się nie nauczy, zawsze Jan może zakumać, człowieku. No dobra, jedziemy z generatorem, no to dobra. Wiesz, o co chodzi, to nie środek złoty. Możesz coś zakumać, no chyba, że za dużo narkotyk. Go, ej, ty wiesz, lecę spontan, żartuję, ale mogę wiedzę chłonąć jak gąbka. Dokładnie, no i jest tu jazda radosna, no bo chyba dotarła do nas wiosna. Dokładnie wpadł Arkadio, to ten burak. On mówi, że tu jest jakaś kurcze perkura. Dokładnie tak, ja nadziei nie tracę, że upiekę dla ciebie tutaj dobry placek. Dobry placek, który jest treścią i chodzi o przyszłość, a nie o przeszłość. Więc pamiętaj, że zawsze możesz zakumać coś jeszcze w życiu. Pioma!